W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy warto inwestować w drona oraz szkolić się na operatora tego sprzętu, jak masz jeden z powszechnych problemów zdrowotnych. Także witam Panią i wszystkich Panów, którzy mnie oglądają. Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem praktykującym lekarzem lotniczym z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza. Panie Dariuszu, prowadzę szkołę dla operatorów dronów. Swoich kursantów wysyłam do Pana na potrzeby badań lekarskich, także widzowi dziękuję. Jednak nie zauważyłem, że dość często otrzymuję pytania, na które nie znam odpowiedzi. W szczególności dotyczą tego, przy jakich schorzeniach mamy pełną dyskwalifikację. Czyli powtarzam jeszcze raz, jakie schorzenie z góry Cię dyskwalifikuje na operatora drona, niezależnie od tego, co byś robił. Jak do tej pory otrzymałem pytanie o cukrzycę, jednooczność, w tym sensie, że na jedno oko kandydat widzi tylko światło, drugie oko jest ok, czyli powiedzmy taka sytuacja jak w tej chwili u mnie, kiedy to oko zamknąłem. Wadę wzroku, od ilu dioptrii, jak to się ma sprawa z okularami, ze szkłami kontaktowymi. Wada słuchu, natomiast z zupełnie innej strony dostałem pytanie. Chodziło o orzeczenie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, czyli sparaliżowane nogi, ale ręce i cały tułów sprawny, głowa sprawna. Czy jest mi Pan w stanie określić jakieś ramy? No, dzięki temu ludzie nie będą do Pana niepotrzebnie wydzwaniać i wypytywać. Dla zrozumienia stanu zdrowia operatora drona musimy zacząć od tego, że minimalne wymagania zdrowotne na tegoż to operatora są identyczne jak dla tak zwanej drugiej klasy personelu lotniczego. Czyli Ty jesteś powiedzmy takim modelarzem, ktoś tam sobie na górze lata, ale wymagania zdrowotne są identyczne i nawet jeżeli nigdy nie wzbijesz się samodzielnie w powietrze, to zdrowie Ci musi raczej dopisywać. No niestety, dron wbrew pozorom jest bardzo niebezpiecznym narzędziem, szczególnie w ręku kogoś niespełniającego wymagań zdrowotnych. Czyli zaczynamy od cukrzycy. Są w sumie dwie opcje, albo i trzy. Jeżeli leczysz się insuliną, to w sumie nie masz szans. Również małe szanse są, jeżeli leczysz się tylko tabletkami, dietą, czy tam jakimiś innymi rzeczami. No ale jeżeli chcesz przejść, to musisz niestety w jakiś sposób wykazać, że masz zapewnioną właściwą regulację tego poziomu cukru we krwi, szczególnie, że nie masz tak zwanych niedocukrzeń. No, w praktyce to polega na tym, że musisz mieć jakieś zaświadczenie od diabetologa. No, czasami diabetolodzy nie wiedzą dokładnie, o co chodzi. No, proponuje się wtedy posiłkować kartą konsultacyjną dla kierowców. Wprawdzie została ona stworzona dla innej grupy zawodowej, ale pewne jakieś rzeczy są uniwersalne. Kandydat praktycznie niewidzący na jedno oko. Czasami się zdarza, że coś tam widzi, ale niestety nie ma zdolności korekcji szkłami do jakiegoś sensownego pułapu, do jakiejś sensownej ostrości widzenia i niestety jest on wtedy niezdolny. No, wprawdzie takie konkretne prawidłowe widzenie obuoczne jest wymienione w przepisach tylko dla klasy pierwszej, ale z tych samych przepisów pośrednio wynika, że konieczne jest również dla klasy drugiej, a jak konieczne jest dla klasy drugiej, to i dla operatorów drona. Natomiast wady wzroku, typu jakaś krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, są one zdeterminowane możliwością ich korekcji szkłami. Są to zarówno okulary, jak i szkła kontaktowe. I żeby czegoś nie przeoczyć, zacytuję Ci normę z rozporządzenia, normę z aktu prawnego. W przypadku orzeczeń lekarskich klasy drugiej musi być to 0,5, czyli 6 łamane przez 12, czyli powiedzmy jest tablica Snellena, jest na górze 0,1, piąty rządek to jest 0,5, dziesiąty rządek to jest 1,0. Czyli w przypadku orzeczeń lekarskich klasy drugiej 0,5 lub lepiej w każdym oku oddzielnie, a w przypadku w odniesieniu do widzenia obuocznego jest to 0,7 lub lepiej. Czyli musisz co najmniej, jeżeli
założysz okulary, to musisz przeczytać co najmniej 7 rządek na tablicy Snellena. Im lepiej, tym lepiej, prawda? I jest tutaj jeszcze wymieniona norma dla okularów i soczewek kontaktowych. Jeżeli zadowalająca czynność wzrokowa jest osiągana tylko dzięki zastosowaniu korekcji, no w odniesieniu do widzenia na odległość, okulary lub szkła kontaktowe muszą być używane przez cały czas wykonywania przywilejów wynikających z odpowiednich licencji. Także to, że będziesz, że tak powiem, operatorem drona, jest to twoim przywilejem. Oczywiście lekarz wpisuje odpowiedni kod ograniczeń do twojego świadectwa kwalifikacji. Z reguły jest to konieczność posiadania okularów i okularów zapasowych, prawda? Czyli jeżeli gdzieś te okulary zgubisz, no to nie możesz, że tak powiem, lecieć do optyka, a dron sobie będzie gdzieś tam latał w powietrzu i być może komuś wyrządzi krzywdę, tylko musisz mieć zapasową parę okularów o bardzo jakichś podobnych szkłach lub nawet identycznych, abyś szybko mógł sytuację opanować. Niedosłuch, no w zasadzie sprawa jest tutaj prosta, jeżeli wnioskujesz, jeżeli jesteś taką osobą, która cierpi na ten niedosłuch, wnioskujesz o licencję, no musisz mieć tak zwaną zadowalającą sprawność czynnościową słuchu. Nie za bardzo doczytałem, czy to ma być, czy dopuszczalne jest używanie aparatów słuchowych. Natomiast warto, żebyś miał opinię swojego instruktora, że nie masz problemu ze zrozumieniem tego, co się do ciebie mówi. Swoją drogą, lekarz lotniczy taki jak ja oraz mój laryngolog sprawdzą sprawność twojego słuchu. No jest to tak zwane sprawdzanie szeptu, prawda? Czyli musisz słyszeć szept przynajmniej z odległości tych 2 metrów. Dochodzimy do sparaliżowanych nóg, ale tutaj przy sprawnym tułowiu, sprawnej górnej połowie ciała, szczególnie sprawnych rękach. Tak się nad tym zastanawiałem, chociaż nie miałem takiego przypadku jeszcze u siebie. Według mnie nie powinno to stanowić jakiegoś przeciwwskazania. No, bądźmy szczerzy, drona czy jakieś inne urządzenie możesz obsługiwać z jakiegoś wózka, nogi ci nie są do tego potrzebne, w zasadzie jest to jakaś obsługa joystickiem czy czymś tam, bardziej obsługa komputera, prawda, no ale musisz widzieć jeszcze, że tak powiem, tego drona w zasięgu swojego wzroku. Zacytuję ci akt prawny, troszeczkę tak napisany formalnie, ale myślę, że zrozumiesz, o co mi chodzi. Wzrost, długość ramion i nóg oraz siła mięśni wnioskodawcy umożliwiają bezpieczne wykonywanie przywilejów wynikających z odpowiednich licencji z pozycji siedzącej. Natomiast wnioskodawca musi dysponować zadowalającą zdolnością czynnościową układu mięśniowo-szkieletowego, umożliwiającą mu bezpieczne wykonywanie przywilejów wynikających z odpowiednich licencji. Ocena sprawności wnioskodawców jest wtedy dokonywana w porozumieniu z władzą uprawnioną do licencjonowania, czyli przychodzisz do mnie, masz ten problem, natomiast ja jeszcze przed podjęciem decyzji muszę skonsultować to z lekarzami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a jest to ładnie określone jako władza uprawniona do licencjonowania. No, wniosek praktyczny dla ciebie, przynieś mi jakąś dokumentację ortopedyczną, neurologiczną z opinią tego lekarza prowadzącego, szczególnie dotyczącą konkretnie twoich schorzeń. Powiedzmy, jeżeli masz tutaj paraliż dolnej połowy ciała, to sprawności rąk, górnej połowy ciała. No tak, aby lekarze lotnictwa cywilnego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie mieli wątpliwości, kiedy się będę z nimi konsultował. Także na tym kończę. Mam nadzieję, że ułatwię ci podjęcie wstępnej decyzji co do podjęcia szkolenia w kierunku operatora drona. No nie jest to szkolenie tanie, dron też nie kosztuje 2 zł. Także przemyśl to wszystko, co ci powiedziałem. Jeżeli masz jakieś pytania, to możesz to zadać albo podczas osobistego spotkania we Wrocławiu w mojej przychodni medycyny pracy na Żernickiej 215 we Wrocławiu. No, jeżeli chcesz konsultacji bezpłatnej, po prostu zamieść jakieś swoje pytanie w komentarzu do tego wideo i w miarę wolnego czasu na nie odpowiadam. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony przynajmniej w chwili obecnej do badania klasy drugiej
personelu lotniczego. Jeszcze raz żegnam swoich widzów, żegnam panie, żegnam panów i do zobaczenia wkrótce.